O reformie górnictwa mówi się bardzo dużo i bardzo wiele, przede wszystkim w kontekście Polskiej Grupy Górniczej i dzisiaj Jacek Sasin, pan premier, odpowiedzialny między innymi właśnie za górnictwo, przedstawiciele związków zawodowych i zarząd Polskiej Grupy Górniczej spotkali się, żeby rozpocząć rozmowy o reformie polskiego górnictwa. Przy naszym telefonie jest Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Jak te rozmowy przebiegają? Czy one już się skończyły i co wiemy na temat dzisiejszych rozmów? No to jest przede wszystkim spełnienie deklaracji pana premiera Jacka Sasina, deklaracji, która jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi, zgodna z interesem całej branży, a więc przede wszystkim prowadzenie dialogu, tego dialogu, którego brakowało za czasów rządu Platformy Obywatelskiej, kiedy z górnikami nie rozmawiano. Kwestia przemysłu wydobywczego leży wszystkim na sercu, szczególnie mieszkańcom Śląska, bo pamiętajmy, że kilkaset tysięcy miejsc pracy jest właśnie związane z tym sektorem bezpośrednio i pośrednio, jeżeli chodzi o Śląsk. I jestem przekonany, że panu premierowi Jackowi Sasinowi uda się wypracować taki kompromis i taki model współpracy ze stroną społeczną, który zaskutkuje przygotowaniem dobrego planu na najbliższe lata dla przemysłu wydobywczego. No bo mamy chyba obraz tego, co działo się przed tygodniem. Były wstępne plany PGG, zarząd PGG przedstawił nieoficjalnie, to dotarło także do dziennikarzy. Była mowa o likwidacji 3 kopalń w Rudzie Śląskiej i kopalni Wujek między innymi. Duże cięcia, jeżeli chodzi o finanse. Rozumiem, że ten plan nie jest aktualny. Najbardziej aktualny będzie ten plan, który będzie wypracowany wspólnie ze stroną rządową i stroną społeczną. Także dialog, który się już rozpoczął i który ma miejsce, jest dialogiem, który jestem przekonany zakończy się sukcesem. Te rozmowy w dużej mierze wymagają spokojnego, profesjonalnego przygotowania z każdej ze stron, wyartykułowania swoich z jednej strony oczekiwań, z drugiej strony pomysłów na to, jak w zmieniającej się rzeczywistości, a ta rzeczywistość dzisiaj rysowana jest przez bardzo rygorystyczną, ideologiczną politykę klimatyczną. To do tego, panie pośle, panie ministrze, zaraz do tego dojdziemy, ale chodzi mi o to, że mówi pan o wypracowaniu konkretnych rozwiązań, to jest bardzo ważne i bardzo istotne, ale w Polskiej Grupie Górniczej już nie ma pieniędzy na wypłaty i tutaj chyba trzeba działać bardzo szybko, bo pieniądze są bardzo potrzebne. Skąd tutaj wziąć pieniądze i skąd tutaj pozyskać środki na wypłaty? Pan premier Sasin, który jest szefem resortu Ministerstwa Aktywów Państwowych, dysponuje planem i dysponuje pewnego rodzaju programem, który ma doprowadzić do tego, aby Polska Grupa Górnicza w tej zmieniającej się otoczeniu regulacyjnym wyszła na prostą. No w tej chwili toczą się rozmowy. Pozwólmy zakończyć się tej pierwszej części prowadzonego dialogu. Część z tych rozmów oczywiście w związku z szacunkiem dla strony społecznej, lubi ciszę, która powinna zakończyć się tym, że zostaną wypracowane do rozmowy. Przypomnijmy, co powiedział w ubiegłym tygodniu szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, pan Dominik Kolosz, że jeżeli te plany, które były wcześniej zapowiadane, przedostały się do opinii społecznej, no to będzie 4. albo 5. powstanie śląskie, więc chyba rząd musiał się wycofać z tych ewentualnych założeń. No przede wszystkim pan premier Jacek Sasin jest człowiekiem dialogu i każdy, kto współpracował z panem premierem, dokładnie wie o tym, że szuka zawsze konsensusu, szuka dobrego kompromisu w sytuacji, kiedy strony mają różne stanowiska i to w tej chwili się dzieje. No poczekajmy na zakończenie tych... To teraz o twardych faktach, o danych. Zakładamy, że kres energetyki węglowej w Polsce to rok 2050 czy nawet 2060. Dziś rynek mocy pozwala nam zapewnić finansowanie energetyki węglowej do 2040 roku. Co się stanie w takim razie w tym 50 czy 60 roku? Jak węgiel będzie wykorzystywany? Jakie plany mają państwo na wykorzystanie węgla? Pani redaktor, to jest pytanie bardzo, bardzo trudne. Znaczy, pytanie jest bardzo trudne, ponieważ to, co dzieje się w Unii Europejskiej, jest z mojej perspektywy polityka Solidarnej Polski i wiceministra aktywów państwowych kompletnie niezrozumiałe. Bo jeżeli spojrzymy na to, o czym Komisja Europejska, eurokraci brukselscy mówili 5, 6, 7 lat temu, to nie było żadnych planów zamykania polskiego górnictwa ani innych kopalń w Unii Europejskiej. Nie było żadnych planów tak restrykcyjnego prowadzenia ideologicznej polityki klimatycznej, która w istocie uderza w bezpieczeństwo energetyczne takich państw jak Polska, która w 70% produkujemy energię elektryczną z wykorzystaniem własnych zasobów, a więc węgla kamiennego i brunatnego. No to jest w mojej ocenie jakieś ideologiczne, regulacyjne szaleństwo, tym bardziej, że za tę sprawę odpowiada nie kto inny jak Franz Timmermans, a więc człowiek, który, no umówmy się, no nie jest ekspertem od spraw związanych z energetyką. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że to, co dzieje się w Unii Europejskiej, jest w istocie realizacją umowy koalicyjnej SPD-CDU z 7-8 lutego 2018 roku, a więc przestawianiem tak wektorów polityki regulacyjnej w Unii Europejskiej, aby wspierały eksport firm niemieckich, a więc również eksport do Polski. Ale panie ministrze, pan premier Jacek Sasin podkreśla, że zamykanie kopalń to jest twarda konieczność w Polsce. No, ja mam, jak to się nazywa, w tej sprawie swój wyrobiony pogląd, że kwestia zamykania kopalń, jeżeli one rzeczywiście są nierentowne, to jest przedmiot do dyskusji. Tu strona społeczna, pamiętajmy, ale wiele tych kopalń jest nierentownych, to też musimy widzieć. W tej sprawie jest otwarta dyskusja, ale pytanie jest zasadnicze, panie redaktor. Pytanie, dlaczego nagle węgiel stał się mniej rentowny? No otóż zmieniło się otoczenie regulacyjne. Co takiego się stało? No, stało się to, że unijny system handlu emisjami, który dewastuje polską gospodarkę w taki sposób, że ceny emisji za 1 tonę wzrosły z 5 euro dzisiaj do ponad 30 euro. To jest najwyższy wskaźnik od 14 lat i to są gigantyczne koszty dla polskiej elektroenergetyki. PGE, Tauron, Energa, Enea, wytwórcy energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla muszą płacić gigantyczne koszty za nabywanie uprawnień do emisji CO2, zamiast te pieniądze inwestować, między innymi również w zielone inwestycje, na ochronę środowiska, te pieniądze są ze spółek transferowane i to jest coś, co powoduje degradację tych spółek i ten cały system unijny doprowadził do zapaści polskiej elektroenergetyki, ale jeżeli elektroenergetyki, to i również i górnictwa, które mniej sprzedaje węgla. Ale dzisiaj Dobrze, panie ministrze, jaki dzisiaj jest stan faktyczny? Czy Polska poparła ten cel neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku? Na szczęście nie. Polska nie poparła tego celu i mam nadzieję, że nie poprze tego celu, ponieważ ja jestem osobą, która lubi opierać się o twarde dane i twarde liczby są takie, że nikt nie zna do tej pory i nikt nie określi, jaki jest koszt transformacji energetycznej nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej do roku 2050. Pani redaktor, to jest jakieś szaleństwo, ponieważ w obrocie licznym jest chyba jedyne owanie jednej z firm konsultingowych, która wskazuje, że jeżeli Polska chciałaby zbudować niskoemisyjną gospodarkę i przetransformować całą swoją elektroenergetykę, ciepłownictwo, wszystkie branże, to taki koszt byłby szacowany na 500-600 miliardów euro, czyli ponad 2 biliony złotych. Panie ministrze, czy my mamy... To jest koszt, który musi być przerzucony na Polaków, na polskie firmy. To jest koszt, którego nie... Ogromne to są na pewno pieniądze, ale czy my mamy jakichś sojuszników w Unii Europejskiej? Czy ktoś także nie poparł jeszcze tego celu neutralności? Panie redaktor, ja przede wszystkim jestem polskim posłem, jestem polskim politykiem i polska sytuacja, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą elektroenergetyki opartej o węglu, jest jedyną taką... Rozumiem, ale czy my jesteśmy jedynym krajem, który tego nie poparł? Jesteśmy jedynym krajem, pani redaktor, Europie, które wytwarza energię elektryczną z węgla kamiennego i brunatnego z własnych zasobów. Nie ma drugiego takiego państwa w Europie, no więc trudno nas przerównywać do Francji, Hiszpanii, Włoch, czy my, panie ministrze, musimy poprzeć tą neutralność klimatyczną? Czy jest przymus dla krajów unijnych? Nie ma takiego przymusu i nie ma takiego przymusu, dlatego od wielu miesięcy razem z NSZZ Solidarność, z panem Piotrem Dudą apelujemy o reformę unijnego systemu handlu emisjami, który degraduje polską gospodarkę, który powoduje, że panie, jak i miliony Polaków płacą coraz więcej za energię elektryczną. Jest to wyłącznie regulacyjny, spekulacyjny podatek, niezwiązany z realnymi kosztami. Dzisiaj Polacy otrzymują coraz do swoich domów powiadomienia o kolejnych podwyżkach ciepła, bo niestety również system ETS uderza w koszty ciepła, więc czynsze gospodarstw domowych rosną. No to jest jakieś szaleństwo. Jeżeli dzisiaj w koronawirusie mamy w czasie pandemii myśleć o zachowaniu konkurencyjności gospodarki, no to nie możemy doprowadzić do tego, że rosną koszty energii elektrycznej i koszty ciepła. System ETS, który jest spekulacyjnym narzędziem, który jest spekulacyjnym systemem, który jest całkowicie oderwany od realiów rynkowych, musi zostać zreformowany i o to apeluję od wielu, wielu miesięcy. Przygotowaliśmy jako Solidarna Polska konkretną ustawę razem z, to jest autorstwa pana Michała Wosia, ministra środowiska, ustawę, która mówi o polskim systemie ETS, który nie jest restrykcyjny wobec polskiej gospodarki, jest zgodny z unijnym prawem i to powinna być polska odpowiedź. Absolutnie nie zgadzam się z planem Trzaskowskiego i z Platformą Obywatelską, która mówiła wprost, trzeba bezkrytycznie przyjąć plan unijny dotyczący transformacji klimatycznej, bo tam może żadne nad nie chodzi, tylko jeszcze to jest sprawa walka gospodarcza. Tak, to jest jeszcze sprawa otwarta, ale dzisiaj pan Bogusław Hutek, szef Solidarności, między innymi właśnie w Polskiej Grupie Górniczej, napisał felieton. W tym felietonie informuje: niestety w kwestii importu węgla nic się nie zmieniło, mimo obietnic ze strony rządzących, którzy zapewniali nas, że spółki energetyczne nie będą już importować takich ilości surowca. W drugiej połowie lipca do naszego kraju ściągnięto 300 000 ton węgla i według mojego źródła importerem była oczywiście jedna z państwowych spółek energetycznych. Panie ministrze, jak pan się odniesie do tych słów człowieka z branży, człowieka związanego z górnictwem od lat? No ja nie mam tej informacji, ponieważ nie nadzoruję bezpośrednio spółek energetycznych, natomiast w mojej ocenie jest dla mnie oczywiste, że polska elektroenergetyka i polskie spółki elektroenergetyczne powinny przede wszystkim kupować polski węgiel. No właśnie, tutaj jest słowo powinny, wydobywany. Tak? I tutaj mam pełną zgodę i do tego nie ma żadnej dyskusji i kropka. Tak samo jak polskie firmy powinny opierać się o polskie technologie, korzystać z polskich inżynierów i kupować polskie surowce. No, to jest moja odpowiedź i tutaj nie zmienię zdania. Jeżeli są popełnione jakieś błędy na poziomie zarządczym przez menadżerów, tym bardziej, że pan premier Jacek Sasin jasno wydał polecenie, aby spółki Skarbu Państwa nie realizowały kontraktów zagranicznych, no to muszą być to wyciągnięte konsekwencje i mam nadzieję, że ta informacja zostanie sprawdzona. No, w mojej ocenie nie może być tak, że kupujemy zagraniczny węgiel, a nasz polski węgiel zalega na hałdach. No, mojej zgody jako polityka Zjednoczonej Prawicy na takie rozwiązania nie ma. O tym Bogusław Hutek nie mówi po raz pierwszy. O tym słyszałam jakiś czas temu właśnie, że państwowe spółki energetyczne niestety importują ten węgiel z Rosji, także pewnie z innych kierunków. To pan minister już niech się tym zainteresuje. Będzie to na pewno bardzo ważny i bardzo ważny krok dla związkowców. I jeszcze na koniec informacja związana z tym, co dzieje się w województwie opolskim, panie pośle. Właśnie w pana województwie. Skąd pomysł i skąd jakieś niepewności związane z Fundacją Rozwoju Śląska i z Mniejszością Niemiecką? Jakie sygnały napływały, że jednak taka kontrola poselska dochodzi do realizacji? No, rzeczywiście jest tak, że razem z posłami Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęliśmy pierwszą w historii samorządu województwa polskiego, który przecież w tej formule funkcjonował od 1998 roku, więc przez 22 lata nie było żadnej kontroli poselskiej. Rozpoczęliśmy kontrolę poselską zarządu województwa, więc koalicji Platforma Obywatelska, Mniejszość Niemiecka i Polskie Stronnictwo Ludowe. I między innymi badać będziemy przepływy finansowe pomiędzy władzami województwa czy województwem opolskim a Fundacją Blisko Mniejszości Niemieckiej, czyli Fundacją Rozwoju Śląska. To jest normalna, transparentna procedura. Ze swoich uprawnień poselskich tutaj skorzystamy. Będziemy również badać kwestię przydziału dotacji opolskim przedsiębiorcom, bo chcę przypomnieć opinii publicznej, że marszałek województwa opolskiego, i to był bezpośredni pretekst do zainteresowania się sprawą, jemu jest postawiony konkretny zarzut prokuratorski. W Urzędzie Marszałkowskim funkcjonował taki układ biznesowo-urzędniczy, a więc jeden z ważnych dyrektorów prowadził również firmę, która zarabiała na pisaniu i pozyskiwaniu środków unijnych, które były podległe bezpośrednio władzom województwa. Tak czy owak, nie ukrywam, że jestem zwolennikiem tego, aby w końcu rozliczyć Mniejszość Niemiecką, Platformę Obywatelską i PSL z ich nieudolnych rządów w województwie opolskim i będę dążył do tego, aby tą koalicję odsunąć i aby Zjednoczona Prawica rządziła w województwie opolskim, w którym mamy bardzo dobre wyniki. Zobaczymy, więc czekamy na wyniki kontroli. Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, poseł Solidarna Polska. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję, życzę państwu miłego dnia. Dziękuję, panie. Miłego, chociaż deszczowego zapewne w Warszawie dnia.